Witajcie. Wydaje się, że nas, współczesnych ludzi, nic nie jest w stanie zaskoczyć. A okazuje się jednak, że na Ziemi ma miejsce sporo wydarzeń, których natura wciąż pozostaje niezbadana. Eksperci nieustannie zastanawiają się, w jaki sposób pewne zjawiska mogły powstać w sposób naturalny. W dzisiejszym filmie opowiemy Wam o niezwykłych miejscach na planecie, których nauka nie jest w stanie wyjaśnić. W 1981 roku mieszkańców norweskiej wioski Hesdalen zaniepokoił niezidentyfikowany rozbłysk świateł nad doliną. Światła miały różne kolory, niektóre z nich unosiły się w powietrzu, inne zaś przelatywały z dużą prędkością po niebie i znikały. Naukowcy zainteresowali się tym niezwykłym zjawiskiem. W 1983 roku do doliny Hesdalen przybyło kilka grup norweskich i szwajcarskich naukowców, w tym nawet ufolodzy. Niestety, pomimo dużej liczby badaczy, nie udało się ustalić natury świateł, ale naukowcy mają na ten temat kilka wersji. Za pomocą specjalnego sprzętu odkryto, że gdy tylko na niebie pojawiły się światła, w dolinie wzrosło promieniowanie elektromagnetyczne. W niektórych przypadkach towarzyszył temu niewielki wzrost promieniowania tła. Ponadto naukowcom udało się odkryć związek między pojawieniem się świateł a aktywnością słoneczną, jak również porami roku i porą dnia. Najczęściej światła pojawiały się podczas burz magnetycznych od 4 po południu do 2 w nocy oraz zimą. Informacje te pozwoliły naukowcom ustalić, że światła w Hesdalen to nie UFO, tylko zjawisko naturalne. Ważną rolę w powstawaniu tajemniczych świateł odgrywa również ukształtowanie samej doliny. Płynie tutaj rzeka, której lewy brzeg tworzą skały zawierające miedź, a prawy cynk. Natomiast sama rzeka zawiera kwasy siarkowe. Ze względu na te unikalne charakterystyki doliny, światła mogą być grudkami zimnej plazmy, czyli naładowanego elektrycznie gazu. Coś podobnego obserwuje się podczas silnych burz w atmosferze. Inną przyczyną powstawania świateł mogą być reakcje elektrochemiczne w powietrzu, przez które pojawia się oraz rozpyla radon. Na razie naukowcy nie są jeszcze na etapie wyjaśniania, co faktycznie dzieje się w dolinie, ale nawet jeśli ta tajemnica nigdy nie zostanie rozwiązana, światła Hesdalen na zawsze pozostaną jednym z najpiękniejszych zjawisk naturalnych. W Kazachstanie, 200 km od Aralska, znajduje się uroczysko Barsakelmes, które kiedyś było wyspą. W latach 20. XX wieku hodowano tutaj susły, a po kilku dekadach wyspa stała się rezerwatem narodowym. Jednak z powodu problemów naturalnych oraz spowodowanych przez człowieka, jezioro Aral znacznie wyschło, a Barsakelmes zamieniło się w obszar pustynny, na którym nie ma ani jednej żywej duszy. Barsakelmes w tłumaczeniu z kazachskiego oznacza: jeśli odejdziesz, już nie wrócisz. Z wyspą związanych jest wiele legend i wszystkie odnoszą się do mistycyzmu. Najważniejsza legenda głosi, że w tym rejonie ludzie znikają i gubią się w czasie. Najpierw na liście zaginionych znalazł się sam strażnik terenu rezerwatu. Potem cała wyprawa. Poszukiwania zaginionych trwały blisko 3 miesiące. Kiedy jednak sami powrócili do domów, twierdzili, że na wyspie byli tylko 3 dni. Lokalni mieszkańcy zebrali całkiem sporo podobnych historii o zaburzonym upływie czasu. Eksperci od zjawisk nadprzyrodzonych sugerują, że zdarzenia takie mają związek z położeniem Barsakelmes w strefie wzmożonej geoaktywności, a ufolodzy uważają, że przyczyną zniekształceń czasu były częste wizyty kosmitów na tej wyspie. Naukowcy sugerują, że wszystkie tajemnice wokół Barsakelmes to wymysł ludzkiej fantazji. Kiedyś jednak obszar ten był zamknięty, prawdopodobnie w związku z istniejącą w pobliżu fabryką broni, dlatego też nikt z nas nie może powiedzieć z całą pewnością, co się tam naprawdę wydarzyło. Głęboko w amazońskiej dżungli płynie rzeka Szanaj-Timpiszka o długości 6,5 km. Szanaj-Timpiszka różni się od wszystkich innych rzek na Ziemi wysoką temperaturą wody. Każde zwierzę, które do niej wpłynie, ugotuje się żywcem. Średnia temperatura rzeki to 91 stopni Celsjusza. Naukowcy nie rozumieją tego zjawiska, ponieważ takie temperatury wody zwykle obserwuje się w pobliżu rzek płynących w pobliżu wulkanów. Tylko że najbliższy wulkan oddalony jest o 700 km od Szanaj-Timpiszka. Naukowcy sugerują, że gorące źródło wypływające z dna rzeki, spod linii uskoku, miesza się z wodą w Szanaj-Timpiszka i podgrzewa ją, doprowadzając do wrzenia rzeki, co jest przyczyną tego naturalnego zjawiska. W Austrii, 200 km od Wiednia, można trafić do prawdziwej bajki.
a wszystko za sprawą wyjątkowych okoliczności przyrody, które noszą nazwę Zielonego Jeziora. Miejsce to od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych wśród turystów parków świata. Tylko na czym tak właściwie polega fenomen Zielonego Jeziora? Zbiornik wodny to dolina u podnóża gór Hochschwab. Na jego terenie znajduje się przytulny, malowniczy park z miejscami do wypoczynku. Jednak wraz z nadejściem ciepła krajobraz doliny ulega zmianie, a teren parku zostaje całkowicie zalany wodą. To niezwykłe zjawisko powstaje na skutek topienia śniegu w Alpach. Roztopiony śnieg wpływa do parku i tworzy Zielone Jezioro. Maksymalna głębokość naturalnego zbiornika w czerwcu sięga 12 metrów. W tym okresie do parku przybywają nurkowie turyści, by popływać pod wodą w tym malowniczym miejscu, zrelaksować się siedząc na ławeczkach i poczuć niczym mieszkańcy Antarktydy. Woda w tym jeziorze jest tak krystalicznie czysta, że widoczność pod jej powierzchnią może sięgać 100 metrów. Temperatura wody w Zielonym Jeziorze waha się od 4 do 8 stopni Celsjusza. Trzeba przyznać, że to jezioro faktycznie jest najbardziej bajecznym miejscem na naszej planecie. Wyspa Enwajtenet o powierzchni 55 km2 położona jest na jeziorze Rudolf w Kenii. Jej tajemnicą jest to, że ludzie w tym miejscu znikają bez śladu. Plemię Turkana zamieszkuje okolice wyspy, w ich języku Enwajtenet tłumaczy się jako wyspa, z której nie można powrócić. Ludzie unikają tego tajemniczego miejsca i uważają je za przeklęte. Można by pomyśleć, że to tylko legenda, ale fakty mówią jednak same za siebie. Na terenie jeziora odkryto wiele znalezisk ważnych dla archeologii i antropologii. W szczególności chodzi o szczątki ludzkie, których wiek wynosił około 4 milionów lat. Dlatego też okolice jeziora od zawsze przyciągały naukowców. W 1935 roku prace badawcze na tym obszarze prowadziła ekspedycja brytyjska pod przewodnictwem Vivian Fuchs. Fuchs, nie bacząc na znane mu straszne legendy, postanowił zbadać wyspę i wysłał na nią dwóch naukowców – Martina Schefflisa i Billa Dysona. Poprosił ich, aby każdego wieczoru włączali światła, aby mieć pewność, że są bezpieczni. Przez pierwsze kilka dni obaj naukowcy postępowali zgodnie z instrukcjami, ale pewnego dnia Fox nie ujrzał światła i wszczął alarm. Niestety, nawet po dokładnych poszukiwaniach na wyspie nie znaleziono żadnych śladów Schefflisa i Dysona. Obaj naukowcy zniknęli już na zawsze. Parę lat po zdarzeniu kilka rodzin z plemienia El Molo osiedliło się na wyspie Enwajtenet. Oczywiście oni też słyszeli historię o tym miejscu, ale chcieli zaryzykować. Początkowo nic się nie działo. Ludzie postawili sobie chaty, żyli spokojnym życiem, ale później okazało się, że wszystkie te rodziny również zniknęły. Teraz na wyspie pozostały tylko chaty i nikt nie chce tam mieszkać. Nawet turyści wolą podziwiać tę wyspę, pozostając na swoich łodziach. Po erupcji wulkanu Kilauea na Wyspach Hawajskich w różnych częściach wysp odkryto dziwne złote nitki przypominające ludzkie włosy. Długość tych nici osiągała nawet 50 cm, a w niektórych miejscach całkowicie przykrywały ziemię. Nici, mimo podobieństwa do włosów ludzkich, nie mają nic wspólnego z pochodzeniem biologicznym. W rzeczywistości są wykonane ze szkła powstałego z pęcherzyków gazu w lawie, które pękają na jego powierzchni. Niektóre nitki były tak cienkie, że były prawie niewidoczne. Ze względu na swoją lekkość były z łatwością porywane przez wiatr na duże odległości. Dlatego pewne części wyspy stały się całkowicie kudłate, pomimo znaczącej odległości od wulkanu. Miejscowi nazwali to naturalne zjawisko włosami Pele, bogini ognia, błyskawic i wulkanów. To bóstwo Wysp Hawajskich jest zarówno patronem, jak i szkodnikiem. Dlatego jest przedstawiane w dwóch postaciach – pięknej dziewczyny o złotych włosach i zgarbionej starszej kobiety. Mimo że włosy Pele tak naprawdę nie są częścią bogini, lepiej ich nie dotykać. Złote nici w kontakcie z wodą stają się niezwykle niebezpieczne i mogą uszkodzić błony śluzowe oraz narządy wewnętrzne zwierząt i ludzi. W stanie Minnesota nad jeziorem Superior znajduje się jeden z najbardziej tajemniczych tworów natury, czyli wodospad zwany Diabelskim Kotłem. Nie bez powodu nosi taką nazwę. Z zewnątrz naprawdę można odnieść wrażenie, że woda wpada do ogromnego kotła bez dna i tam też znika. Od północnego zachodu do jeziora Superior wpada rzeka Brule, a różnica wzniesień wynosi tutaj 200 metrów. Dlatego wzdłuż jej brzegu utworzyło się kilka wodospadów, z których jeden to właśnie Diabelski Kocioł.
Wyjątkowy wodospad położony jest na dużej, skalistej półce. Półka ta dzieli strumień rzeki na dwie części. Jeden wypływa z klifu do basenu poniżej, a drugi do dziury w skale, pozornie znikając w nicości. Naukowcy zajmują się badaniem tego wodospadu już od dawna, wrzucali nawet różne przedmioty do wody, żeby zobaczyć, gdzie wypłyną, ale wrzucone rzeczy znikały wraz z wodą, jakby przepadały w otchłani. Naukowcy dodali nawet barwnik do wody, ale to nie pomogło. Podjęto wiele prób rozwikłania tajemnicy wodospadów. Niektórzy wierzyli, że woda z wodospadu wraca do Mississippi, a inni zakładali, że strumień wody przechodzi przez podziemny tunel do jeziora Superior. Wśród Amerykanów istniała legenda, że wewnątrz diabelskiego kotła znajdowała się czarna dziura, a nawet brama do piekła. W 2017 dzięki hydrologowi Jeffowi Greenowi z Minnesoty tajemnica wodospadu została wreszcie odkryta. Naukowiec wykonał pomiar przepływu rzeki nad wodospadem, a następnie w pewnej odległości poniżej. Objętość wody była taka sama. To oznacza, że woda wpadająca do kamiennego otworu ponownie łączy się z drugim strumieniem połączonym poniżej. Teraz jednak naukowcy muszą się dowiedzieć, jakim to cudem jest możliwe. Aoi Pond to jeden z najpiękniejszych sztucznych stawów świata. Znajduje się u podnóża aktywnego wulkanu Tokachi na wyspie Hokkaido w Japonii. Staw słynie ze swojego magicznego niebieskiego koloru, który może zmieniać się w zależności od warunków pogodowych i perspektywy obserwatora. Aoi powstał w 1989 roku. Następnie, by chronić ludność przed erupcją wulkanu Tokati, zbudowano na nim tamę. W rezultacie woda spływająca z gór zaczęła wypełniać pobliski las, a staw z pniami drzew sięgającymi nieba zaczął zachwycać pięknem zarówno Japończyków, jak i turystów. Kolor stawu i jego zmiana z niebieskiego na szmaragdowy od dawna są tematem dyskusji wśród naukowców, ale jak dotąd zagadka pozostaje nierozwiązana. Powstało kilka hipotez. Według jednej z nich tak fantastyczne odcienie powstają po zmieszaniu wód geotermalnych i rzecznych, które są bogate w wodorotlenek glinu. W rezultacie woda zaczyna odbijać światło, przez co sprawia wrażenie, jakby nabierała wyjątkowego koloru. I to wszystko na dziś. Jeżeli ten film okazał się dla Was interesujący, zostawcie polubienie i komentarz pod spodem. I do zobaczenia wkrótce.